miał nie przyjść, można powiedzieć. Ja znam tę sprawę, miałem 10 lat, jak właśnie tutaj ta tragedia była. Miałem żonę, co była Żydówką, bo tam cała rodzina, dziadek, babcia, to wszystko zostało rozstrzelane. Czułam, że muszę tu być. Od kilku lat próbowałam przyjechać, ale nigdy mi się to nie udawało. A dzisiaj jestem i cieszę się z tego. W pierwszym momencie, kiedy usłyszałam, że taki marsz będzie, to od razu wiedziałam, że chcę tutaj być. To jest takie miejsce, tak przesiąknięte tragedią, że trzeba upamiętnić ten dzień. Przychodzę co roku, trzeba pamiętać o ludziach, którzy odeszli, którzy tutaj mieszkali. Ja jestem powojenna, rocznik powojenny i myślałam, że moje pokolenie, mam 70 lat, moje pokolenie przeżyło spokojnie i chciałabym, żeby ten spokój był w dalszym ciągu. Nawet nie myślę o sobie, bo życie przeżyłam spokojnie, ale myślę o dzieciach, o wnukach. Po prostu ten obecność tutaj jest obowiązkowa. Przychodzę tu zawsze od początku. To jest nasz obowiązek po prostu.